Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Kolejna niedziela, więc kolejne, tym razem okrąglutkie wydanie Board News, w którym oczywiście nie zabraknie newsów i wiadomości z planszowego świata, więc rozsiądźcie się wygodnie, a ja tylko pozwolę sobie poinformować i zachęcić Was do głosowania na grę miesiąca maja. W maju, moi drodzy, bardzo fajne nagrody do wygrania. Azul, Ogród Królowej, od sklepu Gry Bez Prądu możecie zgarnąć również Paleo, sponsorowane przez wydawnictwo Lucky Duck, no i kupon na 200 zł, jaki zwycięzca zrealizuje w sklepie Warbox. A jak macie ochotę na taką egzotyczną wycieczkę w tropiki, to odsyłam Was do materiału z minionego tygodnia. Opowiadałam Wam o Tidal Blades, Obrońcy Rafy, która to za chwilę będzie miała swoją premierę, więc myślę, że warto zerknąć. Gdybyście jeszcze mieli ochotę kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj, to zachęcam serdecznie. Jeśli interesują Was planszówki, to myślę, że warto przy okazji dacie mi naprawdę sporą motywację do tego, aby nagrywać kolejne materiały. A teraz już zapraszam Was bardzo serdecznie na to wydanie Board News. Ta wiadomość z pewnością ucieszy każdego fana kultowego już serialu Stranger Things. Otóż od minionego piątku możecie w ramach premiery znaleźć tę planszową wersję tej gry na sklepowych półkach. Łupieżca umysłów tworzy armię opętanych ludzi, z których pomocą chce dokonać inwazji na Ziemię. Jest to szybka, innowacyjna i pełna niespodzianek gra z ukrytymi tożsamościami, nawiązująca właśnie do popularnego serialu z Netflixa. Toczy się ona w następujących po sobie turach i stawia przeciwko sobie dwie drużyny – wolnych ludzi oraz opętanych ludzi. Jeśli grasz wolną postacią, musisz oprzeć się atakom, a celem opętanych jest wyeliminować wszystkich wolnych ludzi. Ukryci Liderzy, czyli szybka karciana gra dla od 2 do 6 graczy, a także dodatek do tejże gry, czyli Kampania Królowych, będzie miała swoją premierę 8 czerwca, jak informuje wydawnictwo Galacta. Ukrytych Liderów pokazywałam Wam w odcinku premier, więc możecie zerknąć, jak ta karcianka się prezentuje. Sama gra pozwala na blefowanie, bezpośrednią interakcję z graczami oraz wymaga podjęcia wielu drobnych, ale ogólnie ważnych decyzji. Każdy z 6 liderów ma unikalną kombinację warunków zwycięstwa, dzięki czemu kolejne rozgrywki będą wyglądały inaczej, w zależności od tego, którzy liderzy zostaną wybrani. Jak informuje krakowska Galacta, na 18 maja zapowiadają się kampanie 2 gier i jedną z nich będzie Tidal Blades, Obrońcy Rafy, którą możecie nieco dokładniej zobaczyć sobie w moim materiale z minionego tygodnia, gdybyście mieli ochotę na egzotyczne wycieczki w tropiki. Tidal Blades, Obrońcy Rafy to strategiczna gra dla od 1 do 4 graczy, w której właśnie wcielamy się w takiego młodego zawodnika, bohatera, który walczy w turnieju o tytuł Tidal Blade. No ale do tego turnieju zgłosiło się wielu znamienitych zawodników, więc trzeba się troszkę nakombinować, aby realizować kolejne wyzwania, walczyć z potworami i zdobywać uznanie w oczach sędziego, który kroczy sobie od wyspy do wyspy. Na to wszystko mamy zaledwie 4 rundy. Drugą z premier, która zaplanowana jest na 18 maja od wydawnictwa Galacta, jest karciany dodatek, a jednocześnie samodzielna gra, czyli Oriflame Pożoga. Możecie ją połączyć z podstawową grą Oriflame, bądź też rozgrywać się samodzielnie. W Oriflame Pożoga będziecie umieszczać swoje zakryte karty, by przygotować, tak jak i w Oriflame, nieczyste zagrywki. Będziecie mieli za zadanie zabezpieczyć swoje interesy, bądź przygotować kombinację efektów. No i musicie przy tym wszystkim pamiętać o zastawianiu pułapek we właściwym momencie, aby w końcu zgromadzić wystarczająco dużo punktów wpływu, aby zdobyć tron. Jeśli ktoś z Was ma ochotę przenieść się do cyberprzestrzeni i tam jako haker, a właściwie breacher, spróbować wykradać dane, to 24 maja o godzinie 18 będzie to możliwe w ramach wsparcia polskiej wersji kampanii gry The Breach. Jest to netcrawler dla od 1 do 4 graczy, w którym będziecie próbować włamać się do bazy danych w celu kradzieży tajnych informacji. No i każdy z Was jest właśnie breacherem, czyli takim cyfrowym buntownikiem kierującym się swoimi ideałami bądź też interesami frakcji. Mapą gry w The Breach jest wirtualny wszechświat o takim tajemniczym pochodzeniu, obecnie kontrolowany przez korporację o nazwie AHAP. No i wewnątrz przechowuje ona i ukrywa niewyobrażalną wiedzę i technologię i właśnie te dane chcecie wykraść. Kampania polskiej wersji językowej gry The Breach startuje na stronie wydawcy równolegle z tą kickstarterową i możecie spodziewać się tej samej zawartości. Być może niektórzy z Was będą kojarzyć kickstarterową kampanię gry Senjutsu, czyli pojedynkowej gry dla od 1 do 4 graczy z mechaniką budowania talii. Otóż wydawnictwo Ogry Games oficjalnie zapowiedziało, że wyda tę grę po polsku.
Senjutsu będziecie kontrolować samurajów, wojowników, którzy związani są z kodeksem Bushido. W trakcie rozgrywki, korzystając z mechaniki budowania talii w tej grze, stworzycie wyjątkową talię niszczycielskich ataków, potężnych bloków, szybkich mediacji i dynamicznych ruchów specjalnych. Zaś intuicyjny system klasyfikowania kart ma ułatwić Wam tworzenie talii umiejętności samuraja. I o tym wszystkim niebawem będziemy mogli przekonać się w naszej rodzimej wersji językowej. Copernicus Corporation, czyli wydawca gier fabularnych, właśnie poinformował, że w ich sklepie możecie znaleźć już wersję PDF przygody Krwawe Bramy do systemu Warhammer 40 000 Roleplayer Wrath and Glory. W tej przygodzie rebelianci zajęli kopiec Tora Atinis, a w jego murach głoszą plugastwo i kłamstwa dla uwięzionych obywateli Imperium. Za operację odbicia kopca odpowiadają połączone siły Astra Militarum i Adeptus Astrates. Krwawe Bramy to przygoda dla postaci poziomu pierwszego. Bohaterowie graczy to skazańcy oddelegowani do służby w Karnym Legionie. Przygoda to 27 stron w formacie A4, a jej rozegranie jest przewidziane na od 2 do 3 sesji. Jeśli jesteście miłośnikami gier deckbuildingowych, to wydawnictwo UV Games ma świetną wiadomość. Otóż od minionego wtorku na sklepowych półkach możecie już szukać Epic Pojedynek, czyli deckbuildingowej gry autorstwa twórcy Star Realms oraz członków Galerii Sławy Magic the Gathering. Jest to gra, która ma oferować graczom ekscytującą rozgrywkę, piękne grafiki rodem z kolekcjonerskich gier karcianych, ale za zaledwie ułamek ich ceny. No i bez konieczności poszukiwania rzadkich kart. Zestaw Epic Pojedynek zawiera wszystko, co niezbędne do nauki i poznania tego epickiego świata i czeka już na Was w sklepach. Jak informuje wydawnictwo Ravensburger, autor gry Horrified, zresztą wydanej przez tego samego wydawcę, szykuje nową kooperacyjną grę pod tytułem Lunar Outpost. W grze Lunar Outpost gracze współpracują przy wydobyciu księżycowych elementów i budowaniu okrągłej bazy na Księżycu. Mogą zdecydować się na budowę bazy startowej, kolonii mieszkalnej, centrum badawczego bądź też zakładu produkcyjnego. Każdy typ bazy składa się z różnych modułów, takich jak monitor słoneczny czy warsztat maszynowy, z których niektóre pozwalają graczom na więcej w miarę upływu czasu. Gra zawiera również misję treningową, która ma wprowadzić nowych graczy w świat gry. Kolejne dobre wiadomości dla fanów gier fabularnych jeszcze w tym miesiącu, a konkretnie 31 maja, na platformie Wspieram to możecie spodziewać się startu kampanii gry Smoczy Jeźdźcy, czyli gry RPG. W tej grze zaczynasz na samym szczycie jako jeden bądź jedna ze smoczych jeźdźców, żywych świętych wojowników Boga Smoka. Cena za związanie się z mityczną bestią była jednak wysoka, ale teraz nie musisz słuchać niczyich rozkazów. Kształtujesz swój los i los Imperium zgodnie z własnym sumieniem. Pytanie, co zrobisz ze swoimi możliwościami i płynącą z nich odpowiedzialnością? Jeśli śledziliście informacje związane z grą Anunnaki Dawn of the Gods od wydawnictwa Cranio Creations, czyli najnowszą propozycją z rodzaju 4X, to z pewnością nie umknęła Wam informacja, że ta gra powróci niebawem na Kickstartera. No i powraca 16 maja, czyli w najbliższy poniedziałek. Przypomnę Wam tylko, że Anunnaki Dawn of the Gods, zresztą możecie zobaczyć na kanale tę grę nieco dokładniej, to gra Euro 4X, która osadzona jest w starożytnej, dystopijnej przeszłości, w której spotykają się mitologia oraz science fiction. Każdy z graczy reprezentuje tam inny dom, inną frakcję, której władcy są postrzegani przez ludzkość ziemską jako bogowie. No i gracze będą budować bazy, rekrutować wojska, wcielając się w bogów, będą eksplorować tereny, rozwijać własną technologię, wydobywać surowce, podpisywać kontrakty handlowe, a jeśli będzie trzeba, to również pokonywać lokalnych mieszkańców, a także armię innych graczy. Jak wiecie, wydawnictwo Lucrum Games zapowiedziało i planuje wydać polską wersję językową gry Fog of Love, a oryginalny wydawca, czyli Foodgate Games, szykuje dodatek jeszcze na ten rok o nazwie Love on Lockdown. I w tym dodatku gracze biorą udział w historii miłosnej po dziwnych wydarzeniach z 2020 roku. Być może zainteresuje Was ciekawostka od wydawnictwa Fantasy Flight Games, które to informuje, iż 27 maja ich partner, czyli Edge Studios, wyda grę fabularną, która wcześniej wydawana była właśnie przez FFG pod tytułem Midnight Legacy of Darkness. W tej grze świat zostaje opanowany przez złego boga i jego legiony, natomiast Ty wcielasz się w rolę bojowników o wolność, rebeliantów, no i zdrajców próbujących przetrwać oraz stawić czoła nadciągającemu cieniowi.
Coś dla fanów Wojny od Pierścieni wprost od wydawnictwa Ares Games. Otóż ma pojawić się karciana wersja tejże gry dla od 2 do 4 graczy i ma mieć ona charakter drużynowy i asymetryczny. Każdy z graczy będzie kontrolował jedną bądź też więcej frakcji w Wojnie o Pierścień, albo po stronie Wolnych Ludów, albo po stronie Armii Cienia, używając unikalnej talii odwzorowującej mocne i słabe strony poszczególnych frakcji. Takiej współpracy należy tylko pogratulować wydawnictwu Lucky Duck Games. Otóż wydawca takich gier jak Gloomhaven czy Frosthaven oficjalnie poinformował, iż nawiązał współpracę w ramach tworzenia aplikacji właśnie do gry Frosthaven oraz Gloomhaven z wydawnictwem Lucky Duck. Jako doświadczonym twórcą aplikacji do gier takich jak chociażby Kroniki Zbrodni, Destiny czy ostatni The Dark Quarter. A zatem w planach tej współpracy najpierw ma ukazać się aplikacja do gry Frosthaven, która ma umożliwić pełne śledzenie postaci, potworów, sojuszników i celów w trakcie bitwy, śledzenie kolejności inicjatywy, a także losowanie łupów, zdolności potworów i modyfikatorów ataku. Główne założenie polega na maksymalnym usprawnieniu całego procesu walki, potem natomiast ma ukazać się również aplikacja do gry Gloomhaven. The Game to kooperacyjna karcianka od 8 lat, w której celem graczy jest wyzbycie się jak największej ilości kart na koniec gry i w swoim ruchu musimy zagrać minimum 2 karty i wyłożyć je na jeden z 4 stosów albo na kilka stosów. Mamy 2 stosy z wartościami malejącymi oraz 2 stosy z wartościami rosnącymi i musimy właśnie w taki sposób je wykładać. Nie możemy się wzajemnie komunikować na temat wartości, jakie posiadamy, więc musimy polegać na pewnej takiej telepatii i obserwowaniu, co robią inni gracze. I możemy też stosować specjalną zasadę polegającą na tym, że jeżeli będziemy mieć wartość dokładnie o 10 wyższą lub 10 niższą niż karta na danym stosie, to mimo że jej kierunek będzie inny, możemy taką kartę wyłożyć i nic się nie dzieje. I tym samym to też będzie jeden ze sposobów na to, jak się szybciej tych kart pozbyć. Zaginiona Wyspa Arnak to gra strategiczna od 12 lat, łącząca w sobie mechaniki budowania talii oraz wysyłania robotników na planszę, by wykonywać tam akcje. W swojej turze wykonujemy zawsze jedną akcję główną oraz dowolną ilość akcji darmowych. Te akcje główne wykonujemy na przykład z efektów na kartach, czy to właśnie z wysyłania robotnika na planszę, czyli na przykład eksplorowanie jakiegoś nowego terenu i w tym celu sobie opłacamy koszt eksploracji. Przy danym miejscu dokładamy nowy kafelek i od tej pory to miejsce będzie można odwiedzać i pozyskiwać jakieś zasoby na przykład, albo mieć jakieś akcje. I właśnie te zasoby są nam potrzebne między innymi do właśnie kupowania nowych kart, żeby tę talię sobie rozszerzać, a także do opłacania kosztu możliwości postawienia robotnika w danym miejscu, by tam akcje wykonywać, czy też, aby pokonywać potwory, bo zawsze jak odkrywamy nowe miejsce, to też pojawia się tam potwór, który będzie tam do czasu, dopóki ktoś go nie pokona. A zawsze zabierając robotnika z miejsca, gdzie jest potwór, będziemy otrzymywać niestety kartę strachu, która będzie dawała nam ujemne punkty. Kolejną akcją główną jest przechodzenie po torze badań, czyli wspinanie się w kierunku szczytu świątyni, aby ją eksplorować i stopniowo tutaj, żeby przechodzić sobie po tym torze, musimy też opłacać koszt wspinania się coraz wyżej na każdy poziom i wspinamy się tutaj 2 znacznikami i w zależności od tego, który znacznik w jakim miejscu się znajdzie, to tam, gdzie na koniec gry one się zatrzymują, to tyle punktów za każdy z nich osobno otrzymamy oraz różne benefity. Generalnie tutaj jest mnóstwo zależności, dzięki czemu gra jest bardzo ciekawa, bo jest bardzo wiele dróg i możemy różne po prostu taktyki obierać, żeby sobie właśnie dążyć do zdobycia jak największej ilości punktów. Jest to bardzo ciekawy tytuł, do którego został wydany niedawno też dodatek Przywódcy Ekspedycji, który wprowadza taką nowość przede wszystkim, czyli właśnie każdy będzie się wcielał w Przywódcę Ekspedycji, każdy będzie miał swoją indywidualną postać i każdą z tych postaci będzie się grało inaczej. Te postaci będą mieć jakieś unikalne zdolności, a także swoje indywidualne karty startowe, więc każdy gracz będzie miał zupełnie inne karty i to już na pewno wprowadzi niezłe zamieszanie i taką ciekawą różnorodność. Oprócz tego mamy tutaj oczywiście nowe karty, poza oczywiście tymi do tych talii startowych, różne nowe kafelki potworów, czyli tak zwanych właśnie strażników, czy nowe kafelki pomocników oraz nowe kafelki terenów do eksploracji, a także nową planszę z torami badań, czyli 2 nowe świątynie, które też
w sensie te tory będą zupełnie inaczej wyglądały i dzięki temu będzie inne wyzwanie przed nami postawione i na inny sposób będziemy po prostu tutaj eksplorować te świątynie, bo będą miały inne wymagania. IQ Love to gra z serii Smart Games, gra logiczna od 7 lat, przeznaczona dla jednego gracza, w której znajdziemy planszę wewnętrzną w kształcie serca, a także zewnętrzną w kształcie prostokąta. I naszym zadaniem jest wykładanie różnokolorowych płytek o różnych kształtach na daną stronę planszy. W zależności od zadania w dołączonej książeczce, bo mamy ich tutaj aż 120 o różnym stopniu trudności. I w zależności właśnie od planszy będziemy mieć pokazane, jakie płytki, jakiego koloru, o jakim kształcie mamy wyłożyć, w jakich miejscach. I naszym zadaniem jest dołożenie pozostałych płytek w taki sposób, aby wypełniły wszystkie puste miejsca. No i oczywiście tutaj będzie poziom trudności stopniowo wzrastał. Jest to ciekawa gra na kombinowanie, ćwiczenie logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, a także na koncentrację. Hejże, tu Michał. Waste Knights, czyli rycerze pustkowi od polskiego wydawnictwa Galacta, doczekali się dodatku, który z wysuszonej postapokaliptycznej Australii przeniesie Was na bezkresny ocean. Będziecie mieli więc możliwość dopłynięcia do Tanzanii, Nowej Zelandii, a także innych miejsc, które powstały po apokalipsie. Co ciekawe, dodatek nie zawiera jedynie słonych wód, które możecie pokonać łodzią. Znajdziecie tutaj również specjalne żetony i karty odwodnienia, wprowadzające nową mechanikę, która zapewne nie ułatwi Wam rozgrywki w tym nieprzyjaznym świecie. Oprócz tego będą tu również nowi bohaterowie do wyboru wraz z kartami ulepszeń i kolejnymi mechanikami. Jeżeli przypadły Wam do gustu misje z wersji podstawowej, dodatek dostarczy nowe, a także wariant gry w otwartym świecie z mniej wymagającymi zadaniami. Oczywiście to wszystko i jeszcze więcej dostaniecie w polskiej wersji językowej, a czas na wsparcie macie do 18 maja. Flip Town to gra z gatunku Roll and Write, w której kości zamieniono na talię kart, przez co otrzymaliśmy grę Flip and Write. Zagracie w nią od 1 do 4 graczy, a sama rozgrywka powinna zająć mniej niż godzinę. W jej trakcie co rundę będziecie odwracać 3 karty i przypisywać je wedle uznania do 3 różnych części swojej planszetki. Pierwsza z nich opisuje Waszą podróż przez Dziki Zachód i jest podzielona na 4 sektory odpowiadające 4 kolorom kart. Także karta, którą wybierzecie, zdeterminuje region, do którego zawędrujecie. Wartość drugiej z kart pozwoli Wam zakreślić konkretne bonusy w tym regionie, a trzecia określi, jaka karta trafi do Waszej pokerowej ręki. Oczywiście dobre zarządzanie tymi wartościami pozwoli Wam zgarniać różnego rodzaju bonusy, dzięki którym zgarniecie gwiazdki, a te dają punkty na koniec gry, czyli po trzeciej rundzie. Dla mnie osobiście ciekawym elementem wydaje się możliwość pewnego przewidywania kolejnych ruchów, gdyż jak dobrze wiemy, ilość konkretnych kart w talii jest ograniczona. W progach wsparcia znajdziecie również wersję Print and Play za jedyne $5, także jeżeli lubicie gry tego typu, myślę, że warto. Czas na wsparcie tego tytułu macie do 20 maja. To tyle na dziś, dzięki i do następnego! Jeśli szukacie jakiejś prostej oraz rodzinnej gry, a nie graliście jeszcze w Takenoko, to polecam zainteresować się tym tytułem. Obecnie tę grę kupicie najtaniej w sklepie Planszownia. Będziecie w niej pielęgnować pola uprawne, nawadniać je i uprawiać na nich bambus, który jest ogromnym przysmakiem dla pandy. Gracz, któremu uda się zdobyć najwięcej punktów poprzez uprawę bambusa i karmienie pandy, zostanie zwycięzcą. Coś dla fanów serii Sen, Kruki albo Smoki. Już niedługo odbędzie się premiera kolejnego tytułu od naszej księgarni, czyli Kot. Grę możecie kupić w niskiej cenie w sklepie Ale Planszówki. W trakcie rozgrywki odwiedzicie 4 krainy ze snów, gdzie spotkacie tam przyjazne koty oraz złowieszcze kruki, a wygrywa osoba, która będzie miała najwięcej kotów w swoim śnie. W minionym tygodniu na swoim kanale Asia opowiadała o Tidal Blades, obrońcy Rafa od Galakty, więc postanowiłam znaleźć dla Was najtańszą ofertę tej gry, a znajdziecie ją w sklepie Dragonite. W tej grze dążycie do tego, aby być najlepszym obrońcą Rafy. Weźmiecie udział w turnieju, w którym będziecie zbierać zasoby, stawiać czoła różnym wyzwaniom na wyspach oraz pokonywać potwory.
Niedawno wydawnictwo Portal Games uruchomiło przedsprzedaż gry Ark Nova, która okazała się hitem na zeszłorocznych targach w Essen. A najtaniej tę grę kupicie w sklepie Gry Bez Prądu, jak podaje strona planszowa. Ark Nova to gra euro, w której prowadzicie własne zoo. Podczas rozgrywki będziecie stopniowo budować własny silniczek akcji poprzez draft kart, zarządzanie ręką i dokładanie kolejnych kafelków na własne planszetki. Wszystko po to, by wyprzedzić przeciwników w rywalizacji o najlepszy ogród zoologiczny. Jeśli nie słyszeliście jeszcze o grze rodzinnej Kroniki Zamku Avel od Rebel, to koniecznie musicie to nadrobić. Jakiś czas temu był dodruk tego tytułu, a w dobrej cenie kupicie ją w sklepie Księgralnia, gdzie ma najniższą ofertę, jak podaje strona planszowa. Jest to kooperacyjna gra, w której wcielicie się w bohaterów broniących tę magiczną krainę. Zdobądźcie swój sprzęt, ulepszajcie go, aby przygotować się do bitwy z potworami, a ostatecznie z bestią, która chce zniszczyć świat Avel. I jeszcze jedna krótka informacja. Rozpoczęła się kolejna edycja polskiego Mat Handlu, więc jeśli chcielibyście powymieniać się planszówkami, to zostawiłam Wam w opisie link do strony. Dzięki serdeczne za dzisiaj, moi drodzy. Życzę Wam fantastycznego weekendu i do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się. Cześć.